Szanowny Marszałku, droga publiczności. Moja izba wierzy, że marihuana powinna zostać zalegalizowana. Mówiąc o legalizacji marihuany, powinniśmy rozpocząć od zdefiniowania, czym właściwie są narkotyki. Otóż, narkotyki są to substancje pochodzenia naturalnego lub chemicznego, działające psychoaktywnie. Do tej samej grupy należą kofeina, tauryna, nikotyna oraz etanol. Dlaczego zatem są one legalne? Kolejne pytanie, jakie należy zadać. Ile wypadków zostało spowodowanych pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a także ile chorób powodują te substancje? Na przestrzeni ostatnich 10 lat udowodniono, że szkodliwość marihuany na organizm ludzki jest znikoma. Dlatego też moja izba wierzy, że marihuana powinna zostać zalegalizowana. Proszę. Na jakie badania się pani powołuje? Wystarczy powołać się na raport Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Dziękuję za uwagę. Szanowny Marszałku, droga publiczności, moja izba wierzy, że nie powinno się zalegalizować marihuany. Na poparcie naszego stanowiska podam 3 powody, dlaczego marihuana nie powinna być zalegalizowana. Po pierwsze, legalizacja marihuany znacząco ułatwi jej dostępność na rynku, a co za tym idzie, będzie ona również dostępna dla młodych ludzi. Zakładam, że możliwość zakupu tego narkotyku będzie zakazana dla osób nieletnich. Jednak proszę Państwa, nie oszukujmy się. Obecnie zakazany jest zakup papierosów, alkoholu i co z tego? Gdy młodzież mimo to nie ma problemu, aby zdobyć te używki. Po drugie, narkotyki miękkie są wstępem do narkotyków twardych, zawierających bardzo szkodliwe substancje dla zdrowia, a nawet dla życia człowieka. Od jakich narkotyków zaczynały osoby uzależnione? Właśnie od takich jak marihuana. Ciekawość, chęć skosztowania zakazanego owocu staje się silniejsza niż zdrowy rozsądek. Legalizując miękkie narkotyki, za kilka lat staniemy przed problemem legalizacji twardych narkotyków. I co wtedy zrobimy? Dzisiaj powinniśmy się zastanowić, jak walczyć z innymi używkami, a nie wprowadzać kolejne do obiegu. Dziękuję Państwu. Rozwijając myśl mojej koleżanki, chciałbym przytoczyć jeszcze jeden argument. Zalegalizowanie marihuany w sposób zdecydowany i radykalny uderzy i zlikwiduje czarny rynek. Tym samym państwo przejmie pełną kontrolę nad dystrybucją tego narkotyku. Marihuana będzie przez to dobrej jakości, bez szkodliwych substancji, dużo zdrowsza dla sięgających po nią niż aktualnie. Państwo będzie miało kolejny wpływ do budżetu w postaci akcyzy. Odniosę się jeszcze do absurdalnego argumentu drużyny przeciwnej. Wystarczy przypomnieć sobie opłakane konsekwencje wprowadzenia przez rząd amerykański prohibicji, zdecydowanej walki z alkoholem, która przyniosła skutek odwrotny do oczekiwanego. Zażywanie marihuany jest faktem wśród dużej grupy społecznej w naszym kraju. Prawo powinniśmy tworzyć dla ludzi, a nie przeciw nim. Jeśli chodzi o szkodliwość, przywołaliśmy już dane z raportu WHO i nie będziemy dalej poruszać tej kwestii. I to samo radzimy naszym oponentom. Argumenty naszych przeciwników są bezpodstawne. Tak jak wspomniała moja koleżanka, po legalizacji marihuany atrakcyjniejsze będą inne cięższe narkotyki i to właśnie tam przyniesie się czarny rynek. Mówiąc o dodatkowych wpływach do budżetu, trzeba uwzględnić, że państwo będzie musiało wydać te pieniądze oraz dodatkowe środki na walkę z masowym uzależnieniem, na przykład pod postacią środków dla uzależnionych. Odnosząc się do prohibicji w latach 20. w USA, należy zauważyć różnice kulturowe. Alkohol jest spożywany od tysięcy lat, marihuana natomiast jest nową używką w naszym kręgu kulturowym. Naszym zdaniem legalizacja marihuany jest błędem, o czym świadczą powyższe argumenty. Jesteśmy za legalizacją marihuany. Według wszelkich autorytetów jest ona nieszkodliwa dla ludzkiego organizmu, co pokazuje jej legalizacja w miejscach takich jak Kalifornia czy Czechy. Cechuje się ona mniejszą szkodliwością niż alkohol i papierosy, a ma również zastosowanie lecznicze,
jest najlepszym środkiem uśmierzającym ból, czego potrzebuje bardzo wiele chorych osób. Nasza izba jest przeciwko legalizacji marihuany. Nie mamy wątpliwości, że jest ona szkodliwa dla zdrowia człowieka. Wystarczy porozmawiać z osobami uzależnionymi i udać się do ośrodka uzależnień. Od ciężko uzależnionych można usłyszeć, od jakich narkotyków zaczynali. Odpowiedzą w większości, że była to marihuana.